Przecież dzisiaj wychodzimy za mąż. No Haniu, no Hanuś, no proszę cię, wstawaj no. Przecież za 2 godziny twój ślub. No proszę cię, Haneczko, no będziesz rozsądna. Dawaj. No wstawaj, Śpiośku, wstawaj, wstawaj. Przecież ślub nie może się odbyć w łóżku. Dla mnie w ogóle może się nie odbyć. Wychodzisz za mąż za hrabiego Buratyńskiego. No czegoż ty chcesz więcej? Chcę być szczęśliwą. A szczęśliwą, szczęśliwą. Prezes. No przypuśćmy nawet, że jesteś szczęśliwą. No, no i co ci z tego przyszło? Ale jak wyjdziesz za mąż za hrabiego, jak twoje przyjaciółki pękną zazdrości. O, widzisz, to jest prawdziwe szczęście. A przy tym i mnie oddajesz wielką przysługę. Po prostu ratujesz mnie od ruiny. Bo już teraz interes z bankiem Schobera na pewno dojdzie do skutku. Dawaj, wstawaj, dziecino. Hanuś, Hanuś, bo podniosę kolderkę i obleję wodą. Ej, to powodem. Wiesz, babciu, zupełnie inaczej wyobrażałam sobie mój ślub. Dlaczego taka tajemniczość? Ani zaproszonych gości, ani kościelnej uroczystości nie ma. Nawet zaproszeń nie było. Dziecino, no przecież hrabia specjalnie to zrobił ze względu na swoją rodzinę. Oj. Ale bądź spokojna, Hanusiu. Wiesz, ja się postarałem o to, żeby dzienniki były niedyskretne. Dziś już wszystkie dzienniki trąbią o twoim małżeństwie. Co pan na to, panie Janie? Nic nie rozumiem, tak nagle i w tajemnicy. A zdawałoby się, że naszemu panu nie pilno za rzędziem. O której hrabia przyjeżdża? Antoni pojechał po niego do Gdyni. No, znając tempo jazdy naszego pana, powinien tu być lada moment. Będzie trzymać, będę! Ja, iść tam! Proszę pana hrabiego, będziemy mogli dopiero niestety ruszyć za jakieś 10 do 15 minut. No, nic nie szkodzi. Nie spieszy mi się. Bardzo ładna okolica jest tutaj. No, czyż u nas nie chcesz dziewczątka obok Polek to szczeniątka. Rasa, klasa, nogi. Taki finuk, nie ma nic, skaż nie Bóg. To nam przyzna nawet najzawdzięczy wróg. Taki stóp, taki kut, jaki szyk, jaki chód. To nie nogi, to po prostu istny cud. A co do serc? Czy długo trwa, nim do tych twierdz ktoś wejdzie? Niemki, dunki, włoszki, czeszki zgryziesz łatwo, jak orzeszki z niemi, zachód mały. Z Polką jest daleko gorzej, każda z nich to ciężki orzech, harde, twarde skały. Ale jak, wreszcie już powie tak, to ci wtedy, bracie, słów ze szczęścia brak. Siedzi już, wierzaj mi, w duszy twej, w twojej krwi, nie odkochasz się do końca swoich dni. Ten cały sęk, a tamte jak, czy mają wdzięk? Bo mówią, Włoszki mają czarne oczy, a wiedenki wdzięk uroczy, czeszki mocne ręce. Tut kochanką jest Hiszpanka, werwę ma Amerykanka. Polka ma najwięcej. Takie coś, takie ech, takie joj, takie niech. Takie słońce w twarzy, w oczach, taki się niech. Nawet mur, nawet glas, też by zmiękł, też by czas. Jak uśmiechnie się do ciebie choćby raz. Rozmowa będzie długo jeszcze tam trwała? Z okazji moich zaślubin. Serdeczne dzięki. Ale muszę panią rozczarować, czy też pocieszyć, sam nie wiem. Nie żenię się. Słowo honoru, że nie. To jakiś złośliwy żart, albo kaczka dziennikarska. Boże, chcesz za dziecinne wykręty. Ależ dlaczegoż miałbym się wykręcać? Dlaczego? Zapomniał pan widocznie, panie hrabio, że w zeszłym roku byłam bardzo adorowana przez pana. Tak, no w zeszłym roku. No ale rozeszliśmy się zupełnie spokojnie. To znaczy?
pan spokojnie pojechał do Ameryki. Tylko niech mnie szczęśliwa muszona z powodu pańskiego wyjazdu i dzisiejszej wzmianki w gazetach. Jest mi to najzupełniej obojętne, ponieważ od roku jestem mężatką. O! Tak. Wyszło mąż za Schobera. Schobera? Bankier. No, wobec tego jest wszystko w porządku. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko złożyć najszczersze życzenia. Dziękuję. To ja jeszcze chciałam powiedzieć. Żegnam pana. Żegnam panią, panno. O, pardon. Pani Nino. Pani Rublińska. Proszę. Chłopstwo, wszystko będzie dobrze, panie Słoikowski. Nie mam je w domu, nie mam czasu. Kto mówi? Tu mówi służący pana hrabiego Boratyńskiego. Pan hrabia pragnie pomówić z panem prezesem Pudłowiczem. Pan prezes Pudłowicz w tej chwili dojdzie do telefonu. Już podaję. Halo? Czy to prezes Pudłowicz? Tu hrabia Boratyński. Jest, tak jest. Słucham. Panie prezesie, chodzi o to, że... Proszę, bardzo proszę. Wszystko w największym porządku. Wręczę panu te pieniądze natychmiast po ślubie. Doskonale? Świetnie. Wobec tego spotykamy się od razu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ale kiedy zrozumcie, że to nieprawda! Ale to fujda jest! Do widzenia! No, do widzenia, do widzenia, do widzenia! Do... Ojej, ojej, oszaleję, oszaleję! Następna. Co zrobię? Ale zrozum, kochani. Mnie na rybuda! Mnie doma się Proszę. Przysięgam, że nie. Kłamiesz! Panie prezesie, zwracam uwagę, że to są ostatnie nasze pieniądze. Ten ślubiad będzie drogo kosztować. Pozostaje nam wszystkiego zaledwie 750 zł i 50 groszy. Drobnostka, drobnostka, kochany panie Słonikos. Ale za to pan Schobera bardzo chętnie sfinansuje nasze przedsiębiorstwo. Tak, więc pan prezes sądzi, że Schober otworzy nam kredyt dlatego, że pan wydaje córkę za hrabiego. Ale za jakiego hrabiego? Powiadam panu, panie Słowikowski, jest to jedna z najlepszych firm w całej arystokratycznej branży. Pan wie, panie Słowikowski, że jeden z przodków hrabiego dzierżawił polowanie pod Grunwaldem. A znowuż drugi jego przodek grywał codziennie w szachy z samym szachem perskim. Bardzo stara rasa. W każdym bądź razie, nie wiem, ale mnie to się wydaje dość ryzykownym posunięciem. Panie Słowikowski, zdaje mi się, że na moim węchu i na moim sprycie można polegać, co? A zresztą, wreszcie pana zaraz przekonam. Właściwie legalnym małżonkiem tej damy. Przepraszam, że niby jak? No tak, przedłożone mi dokuty należą do pana. A to ładna historia. Zupełnie bezboleśnie. Niech mi pan chociaż przynajmniej powie, czy ta moja żona jest ładna. Bardzo. No wiesz, babciu, ładnego męża, aleś taki wymoczek. Nie, no co tyś tam mówisz? No, ja może rzeczywiście zewnętrznie troszkę tak wymoczkowato wygląda. Ale za to wewnętrznie... Przepraszam pana hrabiego, ale może ja bym najpierw poszedł. A ty z tym złodziejaszkiem? Nie no, wiesz, pan hrabia nie może tak wejść do salonu między gości weselnych i ni stąd, ni zowąd wyskoczyć. Przepraszam państwa, ale panna młoda się pewno pomyliła. To racja. Nie, babciu, jak pomyślę, że ja dziś musiałabym wyjechać w podróż poślubną z tym... Wykluczone. A trzeba przyznać, ładnie się małżeństwo zaczyna.
Proszę bliżej, mój człowiek. No proszę do mnie. O co chodzi? Przepraszam najmocniej, że przeszkadzam, ale miałem tutaj zajechać po pana hrabiego. Ach tak, mieliście zajechać po pana hrabiego? Tak. To zapewne i po panią hrabinę także, ha? No, po panią hrabinę nie tyle, ile po pana hrabiego. Tak. Mój zięć, pan hrabia, musiał nagle wyjechać w bardzo ważnej misji dyplomatycznej. Co to znaczy? Przepraszam najmocniej, to gardło, kokluż. No to trzeba przepłukać gardło. Tak, przepraszam najmocniej. A pani hrabina też wyjechała? A nie. Pani hrabina raczy siedzieć tutaj. Ach, więc to jest pani hrabina. Teraz bardzo żałuję, że nie udało mi się przydybać pana hrabiego. Przydybać? Hrabiego przydybać? Przepraszam. Co to za wrażenie? Najmocniej przepraszam pana prezesa, ale ja tak cieszyłem się na samą myśl, że zobaczę pana hrabiego, że po prostu no, nie mogę liczyć się ze słowami. Tak. No, oczywiście świadczy o przywiązaniu jego tego do pana hrabiego. Ale co do mnie, to proszę jednak zawsze o dalszy dystans. Ja również nie lubię poufalości. Przepraszam najmocniej, to się więcej nie powtórzy. Z tym, że my są żenę opłacący się tom, by to tłumaczy angażera na to? Ale dlaczego? To ja chciałam powiedzieć, pourquoi? Sili sera tropiska, trop parlant, alors, jette lui. Jak to się mówi po francusku, wyrzuć go na pysk, co? Przepraszam na emocji pana prezesa, ale Francuzi w takich wypadkach wyrażają się bardzo grzecznie. Ale wóz. No, można i tak. Ale wóz. Szofer mówi po francusku? Owszem, nic dziwnego, prawda? Człowiek podróżuje, więc władam biegle francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. A tak? No właśnie, ja nie widzę w tym nic takiego nadzwyczajnego. Każdy lepszy kelner także zna kilka języków. A teraz szofer, idź do kuchni i może tam coś zjeść. Szofer dziękuję, szofer nie jest głodny. No więc niech szofer nie je. Ale niech szofer pamięta, że za 2 godziny wyjeżdżamy. Dokąd? To szofer nie wie. Jedziemy do Krynicy, a tam zaczekamy na pana hrabiego. Aha. Do Krynicy i tam zaczekamy na pana hrabiego. Świetnie, doskonale. Tak. No w takim razie będę musiał przygotować sobie jakąś liberię. To jest, chciałem powiedzieć, moje manatki. Wyczyścić maszyny. No i jestem do dyspozycji. A jak się właściwie on nazywa? Kto? On. On się nazywa Lipko. A ładnie się nazywa Lipko. A jak jemu na imię? On ma kilka imion, ale niech będzie Antoni. Antoni, także ładne imię, Antoni. A ileż Antoni ma pe? O, panie prezesie, to drobnostka. U mnie grunt to dobre traktowanie. Tak? A czy Antoni jest żonaty, czy kawaler? Nie wiem. Jak to? No tak, bo to jeszcze nie jest ustalone. To jest pewne, że hrabia zawiadomił policję. To ja wieję na dworzec. Wolnego, bracie. A moja forsa? 500 zł. 30. Już się robi. Paneczko, właściwie moglibyśmy przenocować w Krakowie, a jutro rano pojechalibyśmy dalej. No, to dlaczego, babcie? No, bo już ja już jestem nieco znużony i jeść mi się chce. Masz tu tabliczkę czekolady i nie marudź, babciu. Jedziemy bez postoju. Tak? Po nocy tam jechać to ryzyko. Za nowym targiem będziesz pan miał kilka objazdów przez las, bo szosę tam naprawiają. Dobra, dobra. Co się należy? 21 zł. 21... A, racja. Panie prezesie, poproszę pieniądze. Niby dlaczego? Benzyna, 21 zł. A, no tak, naturalnie. To muszę ja.
Zaraz tu jest 20. 10, 30. Dziękuję. 30. Reszty nie trzeba. Bardzo dziękuję panu. Jak to nie? Chcesz, ale coś podobnego, co 9 zł na piwo, bezczelność, jak Boga kocha. Antoni. Słucham? Czy Antoni ma źle w głowie? Jak 9 zł na piwo? Pan hrabia zawsze tak płaci. Pan hrabia ma bardzo hojną rękę. O, no to do pan. Dobrze, ale nie w cudzej kieszeniu. Bardzo przepraszam, a poza tym radziłbym przenocować w Krakowie. Panusia, słyszysz? Nawet taki Antoni także radzi. Tak. Mamy bardzo kiepską szosę. Nie biorę na siebie absolutnie żadnej odpowiedzialności. W takim razie ja biorę odpowiedzialność na siebie. Jedziemy. Proszę? Proszę? No proszę. Ach, proszę, proszę. Kochana żonusiu, tak jestem zmartwiony. A co takiego się stało? No miałem podpisać umowę z Pudłowiczem i dowiaduję się, że Pudłowicz dziś wyjechał do Krynicy razem z parą młodych. A może by tak razem z tobą kropnąć się za nimi do Krynicy i tam przy spotkaniu niby przypadkiem uda mi się sfinalizować umowę. Bardzo chętnie się przyjadę. No, nie mówiłem? No i co teraz będzie? A no, zobaczymy. A widzisz? Ano. Ugrzęźliśmy na fest. Aha, widzisz? A mówiłam. Antoni także dobry. Zamiast gapić cię bezczynnie i biadać, to mógłby Antoni popchnąć wóz. Z przyjemnością, ale pan prezes będzie musiał mi pomóc. Ja? Wóz? Jak żyje, wozu mnie popychałem. No, jakoś musimy się stąd wydostać. Nie. Pani hrabina będzie laskawa włączyć pierwszy bieg. Chyba sama wiem, co robić. Tak. No. I raz. Panie prezesie, to ja sam tak mam... No to ja będę pokrzykiwał, a niech Antoni popyta. Przepraszam, może ja mógłbym coś innego zaproponować. Mniej krzyku, a więcej pracy. I to tak razem. To prędzej pójdzie. Śmiało, panie prezesie, no. I raz! Raz! Ja nie rozumiem, jak Boga kocham, do czego jest benzyna, to my będziemy to robili. Panie prezesie, tu nie o benzynę, tu jest zupełnie inna historia. A Antoni także zamiast pokazać, że jest dobry szofer, to stoi z głupią gębą jaj peańmę. A jeżeli panu prezesowi moja głupia gęba się nie podoba, to ja sobie mogę pójść. Niech Antoni nie pyskuje! Nie denerwuj się. Przestanę denerwować, pyskować. Dobranoc, dobranoc. Co tam? Co to działa? Co robicie?
Czy to nie świństwo? Czy to nie świństwo? Czy pani sądziła przez sekundę, że zostawi ją samą? Nic nie sądziłam. Antoni! Antoni! Au! Nikogo. Nawet decha nie ma. Miłość ma taki trik, że jak zechce, to w mig wszystkich zbliża. Nie zna stanów ni kas, jednych wznosi do gwiazd, drugich zniża. Trzeba kogoś rozkochać w sobie, resztę miłość sama już zrobi. Już to ona potrafi, tak jak więcej dni. Przychodzi, nie wiesz skąd, przez krew miłosny krąg. I gruz uderza jedna myśl, że świat się zaczął. Coś w sercu rodzi się, jak we śnie chodzi się. I dzień, i noc ta jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Dopiero dziś, nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. I promienieje dwa, bo szczęście w oczach ma. Po znik wyczytać można myśl, świat się zaczął dziś.
zdecydowaniu. Te pokoje na pierwszym piętrze muszą być pierwsza klasa. Ależ apartament słoneczny, jasny, wspaniały. No to dobra. Tylko ten na piątym piętrze mały. No, na tym mi nie zależy absolutnie. A kiedy pan hrabia przyjedzie? Na tego gagatka to i ja czekam. Co? Co? A nie, pan hrabia, a pan hrabia przyjedzie, przyjedzie. To, masz klucze, to chodź. A cóż to za ciasnota, psiakra? A cóż to za dziura? Za dziur? Proszę. Proszę. Pan szanowny dzwonił? Nie, gwizdałem, panie, gwizdałem. Może pan poprosi do mnie kogoś z zarządu hotelu. Ciekawy jestem, kto to zanudził dla mnie tę komórkę na piątym piętrze, tam ten śmietnik. Ten... Bardzo ładne pokoje. Cóż to za gwizdanie? O, jaśnie pani ze mnie niezadowolona. Szkoda. Bo ja jestem bardzo zadowolony z jaśnie pani. Antoni, co to ma znaczyć? To jest pan, chciałem powiedzieć, bardzo zadowolony ze służby u jaśnie pani. Tylko szkoda, że człowiek nie może wszystkiego tego powiedzieć, co myśli, co czuje. Tego by jeszcze brakowało? Wynurzenia serdeczne służby domowej nie interesują mnie wcale. Pardon. A o czym to Antoni sobie myślał? Myślałem sobie, że jednak to musi być rozkoszna rzecz tak przy boku jaśnie pani. Antoni, proszę przyhamować swoją fantazję. Rozkaz? Antoni, proszę wypakować kufry. Antoni, znalazł sobie chyba jakiś skromny pokoik, co? Przeciwnie, pani hrabino. Wielki, olbrzymi, piękny, słoneczny pokój z łazienką na tym samym piętrze, tuż obok pokojów pani hrabiny. Tak jest, wybrałem go sobie umyślnie, żeby być na każde skinienie, na każde zawolanie jaśnie pani tuż, tuż pod ręką. Antoni, zmieni ten pokój na odpowiedniejszy. O. Zapewne tutaj mają jakieś pokoiki dla służby. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam. Dziękuję do wystąpienia. Hrabia. Tak, kochanie, czy nie zechcesz wystawić pani? Oczywiście. Mój ten, pani dyrektora Szoberowa. Cieszy mnie niezmiernie, że panią poznaję. Cała przyjemność po mojej story w lagierze, więc jednak ożenił się pan. Właśnie pańska małżonka opowiadała mi o waszym poznaniu się. Ależ kociaku, no takich rzeczy nie opowiada się. O, co? Co pan robi? Co? Ja właściwie chciałam... Co chciałaś, kochanie? Słucham cię, co? Bo ja... Co ja? Mam... Co masz, kochanie, co? Dreszcze. O, biedactwo ma dreszcze. To ja przyniosę coś do okrycia, tak? Tak, przynieś coś do napicia. Napicia? Okrycia? Napicia, okrycia, wszystko jest, tylko idź. Tak, już pójdę, już lecę. Ale ja wrócę, pardon. Zaraz przyjdę, tylko postaram się o wiązankę kwiatów. Owszem, owszem, niech się stara. A jakie kwiaty najbardziej lubi pani hrabina? Kaktusy, panie. Kaktusy. Panie. Pan doktor zgubił coś? No tak, szukam mojej pani. Może. Ja też cieszę, że panią widzę. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z mężem, pani. A gdzie on jest? Przyjdzie za chwilę, to przyjdzie. No świetnie, mąż mój bardzo ucieszy się z poznania pana hrabiego. A niestety, łaskawa pani, to się nie da zrobić, bo mój zięć siedzi obecnie w Londynie. Mylisz się pan? Jak to, wypuścili go? To nie może. Ale wypuścili z Londynu z konferencji. No ale przecież tak jest. Przed chwilą był tutaj i rozmawialiśmy ze sobą bardzo mile. Z kim? No z Hrabią. Jestem po prostu zachwycona pańskim wzięciem. Może być pan dumny z niego, panie prezesie. Ja po prostu pękam z dumy. Co to jest? Co tu się stało? Co to znaczy? Co? Wniosłem ci okrycie, kochanie. Jak on to nie wygląda? Przepraszam, czy pan do mnie mówił, drogi teściu?
ten teściu? Babcia się dziwi, żeś tak prędko wrócił. Tęsknota, tęsknota mnie gnała, kochany babciu. Babciu? Ma pan zachwycająco niemądrą minę, drogi teściu. No tak, rzeczywiście. No to, czy on to nie zwariował? Nie, absolutnie. No, gdybym to był chciał. A my cię tak kochamy z teściem, tak przekomarzamy cię. Rodzinie kochać. Ogromnie. Zdobyć wspaniały okaz. O! Dziękuję. Haneczko, pan pozwoli sobie przedstawić mój... Ostrożnie, nos! Pan dyrektor Schober. No jakże się cieszę. Pan prezes przed chwilą miał pewne obawy, że... Tak istotnie, to dla mnie było wielką niespodzianką. To prawda, ja się teraz nie mogę przyjść do ciebie. Proszę, niech pan spocznie. No jak to przyjemnie, żeśmy się wszyscy razem spotkali, tak przypadkowo. Prawda? Nieprawdaż? Nieprawdaż! Panie hrabio, przed chwilą poznałem pewną starszą damę. Hrabinę Boratyńską. Czy to pańska krewna? Tak jest. Moja ciocia. On ma także i ciocię, tak? A babcio nie zna mojej cioci? Nie, babcio dotąd jeszcze nie miał zaszczytu poznania jej. A to muszę kochanego babcie poznać z moją ciocią. Także babcio będzie bardzo szczęśliwy z poznania cioci. A więc? No więc musicie państwo zrobić nam ten zaszczyt i zjeść z nami dziś kolację. Czy mogę prosić? No, jak myślisz, kochanie? Jak myślisz, babciu? No, jak myślisz? To zależy od twojego męża, ja się zastosuję. To znaczy, że przyjmujemy zaproszenie, tak? No to już postanowione, zarezerwuję stolik. Do zobaczenia. Do widzenia. A więc do wieczora. Do widzenia. Antoni? Słucham? Jak Antoni śmiał? Czekaj chwileczkę, już ja to załatwię. Panie szofer, do 100 000 diabłów. Czy pan oszalał? Nie. Co za bezczelność. No, to udawać mojego zięcia? Ale to nie moja wina. Ta pani od razu zaczęła do mnie mówić per pan hrabia, więc... Naturalnie, Antoni, na to jak na lato. A pan powinien być mi wdzięczny za to. Za co? No, chciałem ratować sytuację. A, Antoni ma rację. No, naturalnie, teraz my jesteśmy wszystkiemu winni, co? Kto wie? Babciu? Nie myślę dalej grać tej komedii i zaraz wyjaśnię wszystko żeberom. Ale nie zaraz. Właśnie, że zaraz. A więc, jeżeli chcesz, żeby mnie szlak trafił, wyjaśnij proszę. O! Pod którym numerem mieszka mój jaśnie pan? Kto? Jaśnie pan szofer. Co nam ten loczek narobił? Jaki znowuż loczek? No loczek. No ten kędziorek ten. Przepraszam najmocniej, zapomniałem zapytać, w jakim charakterze będę dzisiaj państwu potrzebny? Jako hrabia czy jako szofer? Nie, jako kontradmirał. O! Skoro już jaśnie pan szofer naważył piwa, to może jaśnie pan szofer raczy to piwko wypić do dna. Owszem, raczę. Bardzo jestem zadowolony. Antoni przywiózł rzeczy w odpowiednim momencie. Przywiozłem również list, który pisał do mnie kędziorek. Aha, świetnie. No, dziękuję. Antoni jest wolny. Proszę sobie coś przekąsić. Smacznego. Dziękuję, jaśnie pan. Możesz złoty mieć tron, być królewną, a on zwykłym szewcem. Jak zakocha się w nim, pójdzie za nim jak w dym, gdzie on zechce. Czem są skarby i tron i złoto, jak dwa serca z sobą się splotą. Jak poczujesz, że grunt ucieka ci spod nóg. W sercu rodzi się
jak we śnie chodzi się. I dzień i noc ta jedna myśl, że świat się zaczął dziś, dopiero dziś. Przychodzi, nie wiesz skąd, przez krew miłosny prąd. I w mózg uderza jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Tak, dopiero dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. Promienieje twarz i szczęście w oczach masz, bo z nim wyczytać można myśl. Mój świat się zaczął dziś. Antoni! Antoni, no gdzież jest Antoni? Wielmożny pan Antoni Lipko. A. Panie Lipko, wygląda pan zachwycająco. Jaśnie pani również. Zachwycająco. Panie Lipko. Słucham? Skoro już los zmusza mnie do spędzenia z panem dzisiejszego wieczoru, ach, bardzo pana proszę o zaniechanie tych poufalości, które miały miejsce dziś. Będę się zachowywał, jak przystało na młodego, szczęśliwego, zakochanego małżonka. O. No tak, na tym polega cała frajda. Mimo, że będzie mnie pan obejmował przy ludziach? W tym wypadku muszę mieć zupełnie wolną rękę. No. Nie, nie pada. Zdawało się. No wie pan, tak zachować się może tylko... Zakochany hrabia Boratyński. Ja go właśnie zastępuję. Nie. Same frajerki. Tak, słyszę. Ściskam cię serdecznie, twój Józef Kędziorek. A, więc list adresowany jest do pańskiego szofera. Jak on się nazywa? Podaje się za Antoniego Lipko. Kuta bestia na wszystkie cztery nogi. Nabrał mnie, że jest szoferem hrabiego. A żeby pan zobaczył, panie komisarzu, garderobę tego gagatka, no. Niech pan będzie ostrożny. Niech pan się z niczym nie zdradzi, dopóki się nie zjawimy. Doskonale. Dziękuję. O, będę się miał na baczności. Braciszku. Będziesz miał za swoje. Moje uszanowanie. Dobry wieczór, kochany teściuńciu. Dobry wieczór, Antoni. Tak jest? A skąd to Antoni wytrzasnął taki smoking, co? Ach, to... pożyczony. Pożyczony. No. Ale w proszonej kolacji Antoni udziału nie weźmie. A to dlaczego? Dlatego, że Antoni zachoruje. Ale ja jestem zdrów jak rybka. Antoni położy się do łóżka. Ani mi się śni. Człowieku, ja wyprowadzę mnie z równowagi, bo się we mnie... wątroba przewraca. To niech pan się kładzie do łóżka. Niewymownie mi przykro, panie dyrektorze. Mój zięć bardzo przeprasza, ale musiał się położyć, jest niezdrów. No, a co mu się stało? Świnka. Nawet duża świnia, tak. Spuchnięty jak cepelin. A, panie, straszna świnia. Co za nieszczęście. Więc co właściwie mężowi dolega? O, nic strasznego. No po prostu stał w przeciągu i zawiało go. Och, to okropne. Dolku, wyobraź sobie, Dolu pana hrabiego zawiało. No jak to, przecież pan mówił, że to świnka. A, tak, i świnka, i zawiało, bo to jest taka mieszanka, takie świńskie zawianie, takie pogrom.
puchnie. A, ach, o, musi świnia leżeć. Zęć mój musi leżeć. No, ależ pan hrabia właśnie nadchodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakżeż samopoczucie, kochany teściunciu? Przyjemne. Mówiono, że pan był chory, panie hrabio. A tak, byłem chora, ale już choroba dzięki Bogu minęła. A cóż to za lekkomyślność, kochany zięciuniu. A pan doktor zalecił, żeby zięciuniu leżał w łóżeczku, żeby... I że z pęcherzem z lodem na głowie. Tak to lód na świnkę, no nie, co za pomysł. Nie, owszem, najnowszy wynalazek. Opatentowany z mojego teścia. To rzeczy możemy podawać? Czekamy jeszcze na jedną osobę. Na kogo czekamy? A, to mała niespodzianka. Pani krawi nawet nie uprzejma. Panie prezesie, proszę. A na kogo my jeszcze czekamy? Na hrabinę Boratyńską, ciotkę pana hrabiego. A cóż to za granda? Co, proszę? Cóż to za grandy dam? Chciałem powiedzieć, ta sędziwa ciotka. Panie, o, już dłużej nie wytrzymam. Szanowni państwo, ja muszę państwu wyjaśnić pewne rzeczy. Drogi prezesie, to może troszkę później, bo właśnie... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwolisz sobie, kochana ciociu, przedstawić moja żona? Słyszałam o pani dużo dobrego, moje dziecko. Pani hrabina. A to jest mój teść, prezes Pudlowicz. O panu też słyszałam różne rzeczy. Cię siadajcie. Babciu, a może Antoni jest naprawdę hrabia? Hrabia? Antoni? Sama w to nie wierzę, że... Babciu, ale przecież ta dama wygląda jak... Jak straszydło, oszustka, szopenteliarka. Należy także do bandy. Jakiej bandy? Padliśmy w sidła zorganizowanej bandy rabusiu. Kędziorek jest ich hersztem. To taki Al Capone. Kto to była ta dama, która tyle rupieci wkładała ze swojej torebki? To była hrabina Boratyńska. A, hrabina Boratyńska. Proponuję później małą partyjkę pokera. Jak się państwo na to zapatrują? A, owszem. Bardzo chętnie. Ale nie ze mną, łaskawa pani. Ze mną nie. Co? Ja? Papierośnicę? O, jest. Widzisz? Proszę. I proszę przeprosić bardzo tego pana. Wyobraźcie sobie państwo, że dziś przez roztargnienie zabrałam ze stołu czyjąś papierośnicę. A co za dziwna pomyłka. Pomyłka, roztargnienie, złodziejskie wykręty. Ale przyłapali babę. Moi drodzy państwo, właśnie nadszedł moment, w którym chciałbym wyjaśnić pewne rzeczy. Szelma chce się wycofać, ale to mu się nie uda. Za późno. Ale po co, kochany zięciu? Na wszystko przyjdzie czas. Jak chcesz, kochany teściu. Milczę, proszę. Do czasu, aniołeczku, do czasu. A, doskonale, zaraz idę. Policja. Co? Policja kryminalna. Babciu, czy to naprawdę? O, będzie o rajdach siedział. Nie, państwo wybaczą na chwileczkę. Mężu? Słuchajcie, żono. Czy nie zechciałbyś zatańczyć ze mną? Ależ z Rosji. Gdzież jest ten Łybko? Są tam oboje w restauracji. Jak to oboje? Pomocni? Tak. Otóż jest tam jeszcze taka stara megiera, która udaje hrabinę i kradnie papierośnice złote. Więc pan jeszcze ciągle mnie uważa za tego szofera Lutko, co? Wszystko jedno, kim pan jest i czym pan jest? Może ten loczek wciągnął pana na drogę występku? Jaki loczek? To ten kędziorek wszystko jest. Żal mi pana. Niech pan ucieka stąd jak najprędzej. Ucieka? Dlaczego? Nie mogłabym patrzeć na to, jak pana aresztują. Aresztują mnie? A za co? A,
Czy bardzo byłoby pani przykro? Co takiego? Przepraszam państwa. Pamięcie. Sekunda, jedna sekunda. Napijemy się czegoś. Martini. Dobrze? A może pani woli co innego? Jakiś pan jest nieznośny, no przecież pana złapią. No niech pan ucieka, zaresztują pana. No to co? Żal mi pana, nie rozumie pan tego. Rozumiem. No i co pan rozumie? Nic pan nie rozumie. Nie, rozumiem, że chcą mnie aresztować. Że czeka mnie więzienie. Sing, sing, szary dom. Ach, to okropne. I za co? Za to, że kocham. Co pan wyprawia? Nic, przebrałem się, żeby mnie nie poznali. No wie pan, tam jest niezwykły. Ojej! Co? Ciotkę zabrali. Ciotkę zabrali. Ratuj ciocię. Pane, to pan rady. Pan kazał mnie aresztować. Pan, taki kwadratowy dureń. Cymbał. Pan chyba na głowę upadł. Panie prezesie, to chyba jakaś pomyłka. Pani hrabina od lat zaszczyca nasz hotel. Od lat? Od wieków? Kochana cioteczko, ja wszystko ci wytłumaczę. Nie denerwuj się, proszę, cioteńko. No dobrze, dobrze. Ale tego pana należałoby wypchać. Odesłaj do muzeum. Ładnego sobie znalazłeś teścia. Co panienka robi? Jaśnie pan nie życzy sobie oddzielnej sypialni. Dobranoc. To prawdy, panie hrabio, ja nie wiem, co pan sobie teraz o mnie pomyśli. No, wolałbym tego nie mówić. A ja wolałbym tego nie słyszeć. Czy mogę prosić o rękę mojej żony? Ja to wiem, czy pan hrabia naprawdę chciałby zostać moim zięciem? Tak jest, z rozkoszą. O, Antoni! Na imię mi Karol. A wie? Jezuzia! Jezuzia! A jak milno ty! Ja od samego początku poczułem do pana ten pachnie. Tak, no ale tymczasem dobranoc. Dobranoc. Ja czuję, że my się będziemy strasznie kochali. Szalenie, że dobranoc. Dobranoc. Kazałem szofer jutro przygotować maszynę i jazda. Dokąd? Podróż poślubną. No przecież jesteśmy już starym małżeństwem od tygodnia. Karolu, ja dałabym mi cały świat i resztę lat. Jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej tylko. Ty nie szukałem miłości, widziałem. Pewny tego byłem, wiedziałem, wierzyłem, żeś mi przeznaczona, jedyna z miliona, tylko jedyna ty. Przepraszam. What a little dumbo. Antoni udziału nie weźmie. A to dlaczego? Dlatego, że Antoni zachoruje. Ale ja jestem zdrów jak rybka. Antoni położy się do łóżka. Ani mi się śni. Człowieku, ja wyprowadzę mnie z równowagi, bo się we mnie wątroba przewraca. To niech pan się kładzie do łóżka. Niewypownie mi przykro, panie dyrektorze. Mój zięć bardzo przeprasza, ale musiał się położyć, jest niezdrów. No, a co mu się stało? Świnka. Nawet duża świnia, ta. Spuchnięty jak cepelin. A, panie, straszna świnia. Ale szczęście. Więc co właściwie mężowi dolega? O, nic strasznego. No po prostu stał
w przeciągu i zawiało go. Och, to okropne. Tolku, wyobraź sobie, Tolu pana hrabiego zawiało. No jak to, przecież pan mówił, że to świnka. A, te, tak, i świnka, i zawiało, bo to jest taka mieszanka, takie świńskie zawianie, takie puchnie. O, musi świnia leżeć. Zięć mój musi leżeć. No ależ pan hrabia właśnie nadchodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakżeż samopoczucie, kochany teściunciu? Czym? Mówiono, że pan był chory, panie hrabio. A tak, byłem chory, ale już choroba dzięki Bogu minęła. A cóż to za lekkomyślność, kochany zięciuniu. A pan doktor zalecił, żeby zięciuniu leżał w łóżeczku, żeby... I że z pęcherzem z lodem na głowie. To lód na świnkę, no nie, co za pomysł. Nie, owszem, najnowszy wynalazek. Opatentowany z mojego teścia. To rzeczy możemy podawać? Czekamy jeszcze na jedną osobę. Na kogo czekamy? A, to mała niespodzianka. Pani krawina będzie uprzejma. Panie prezesie, proszę. A na kogo my jeszcze czekamy? Na hrabinę Boratyńską, ciotkę pana hrabiego. A cóż to za granda? Co, proszę? Cóż to za grandy dam? Chciałem powiedzieć, ta sędziwa ciotka. Panie, o, już dłużej nie wytrzymam. Szanowni państwo, ja muszę... No, Loczek. No, ten kędziorek ten. Przepraszam najmocniej, zapomniałem zapytać, w jakim charakterze będę dzisiaj państwu potrzebny? Jako hrabia czy jako szofer? Nie, jako kontradmirał. O, skoro już jaśnie pan szofer naważył piwa, to może jaśnie pan szofer raczy to piwko wypić do dna. Owszem, raczę. Bardzo jestem zadowolony. Antoni przywiózł rzeczy w odpowiednim momencie. Przywiozłem również list, który pisał do mnie kędziorek. Aha, świetnie. No, dziękuję. Antoni jest wolny. Proszę sobie coś przekąsić. Smacznego. Dziękuję, śnieba. Możesz złoty mieć tron, być królewną, a on zwykłym szewcem. Jak zakocha się w nim, pójdzie za nim jak w dym, gdzie on zechce. Czym są skarby i tron i złoto, jak dwa serca sobą się splotą. Jak poczujesz, że grunt ucieka ci spod nóg. W sercu rodzi się, jak we śnie chodzi się, i dzień i noc ta jedyna myśl, że świat się zaczął dziś, dopiero dziś. Przychodzi nie wiesz skąd, przez krew miłosny prąd, i w mózg uderza jedyna myśl, że świat się zaczął dziś, tak, dopiero dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. Promienieje twarz i szczęście w oczach masz, bo z nim wyczytać można myśl. Mój świat się zaczął dziś. Antoni, no gdzież jest Antoni? A kiedy pan hrabia przyjedzie? Na tego gagatka to i ja czekam. Co?
Co? A nie, pan hrabia. A pan hrabia przyjedzie, przyjedzie. To, masz klucze, to chodź. A cóż to za ciasnota, psiakr? A cóż to za dziura? Za dziura? Proszę. Proszę. Pan szanowny dzwonił? Nie, gwizdałem, panie, gwizdałem. Może pan poprosi do mnie kogoś z zarządu hotelu. Ciekawy jestem, kto to zamówił dla mnie tę komórkę na piątym piętrze, ten śmietnik. Bardzo ładne pokoje. Cóż to za gwizdanie? O, jaśnie pani ze mnie niezadowolona. Szkoda. Bo ja jestem bardzo zadowolony z jaśnie pani. Antoni, co to ma znaczyć? To jest pardon. Chciałem powiedzieć, bardzo zadowolony ze służby u jaśnie pani. Tylko szkoda, że człowiek nie może wszystkiego tego powiedzieć, co myśli, co czuje. Tego by jeszcze brakowało? Wynurzenia serdeczne służby domowej nie interesują mnie wcale. Pardon. A o czym to Antoni sobie myślał? Myślałem sobie, że jednak to musi być rozkoszna rzecz tak przy boku jaśnie pani. Antoni, proszę przyhamować swoją fantazję. Rozkaz? Antoni, proszę wypakować kufry. Antoni, znalazł sobie chyba jakiś skromny pokoik, co? Przeciwnie, pani hrabino. Wielki, olbrzymi, piękny, słoneczny pokój z łazienką na tym samym piętrze, tuż obok pokojów pani hrabiny. Tak jest, wybrałem go sobie umyślnie, żeby być na każde skinienie, na każde zawolanie jaśnie pani tuż, tuż pod ręką. Antoni zmieni ten pokój na odpowiedniejszy. O. Zapewne tutaj mają jakieś pokoiki dla służby. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta. Gotowe do wypełnienia. Hrabia. Tak, kochanie, czy nie zechcesz wystawić pani? O czym? Oczywiście. Mój ten, pani dyrektora Szoberowa. Cieszy mnie niezmiernie, że panią poznaję. Cała przyjemność po mojej story blagierze, więc jednak ożenił się pan. Właśnie pańska małżonka opowiadała mi o waszym poznaniu się. Ależ kociaku, no takich rzeczy nie opowiadam. Łybko, są tam oboje w restauracji. Jak to oboje? Pomocni? Tak. Otóż jest tam jeszcze taka stara megiera, która udaje hrabinę i kradnie papierośnice złote. Więc pan jeszcze ciągle mnie uważa za tego szofera Lutko, co? Wszystko jedno, kim pan jest i czym pan jest? Może ten loczek wciągnął pana na drogę występku? Jaki loczek? No ten pędziorek wszystko jest. Żal mi pana. Niech pan ucieka stąd jak najprędzej. Ucieka? Dlaczego? Nie mogłabym patrzeć na to, jak pana aresztują. Aresztują mnie? A za co? A czy bardzo byłoby pani przykro? Takiego. Przepraszam państwa. Niech już pan ucieka. Sekunda, jedna sekunda. Napijemy się czegoś. Martini. Dobrze? A może pani woli co innego? Jakiż pan jest nieznośny, no przecież pana złapią. O. No niech pan ucieka, zaresztują pana. No to co? Żal mi pana, nie rozumie pan tego. Rozumiem. No i co pan rozumie, nic pan nie rozumie. Nie, rozumiem, że chcą mnie aresztować, że czeka mnie więzienie, sing, sing, szary dom. Ach, to okropne. I za co? Za to, że kocham. Okropne. Co pan wyprawia? Nic, przebrałem się, żeby mnie nie poznali. No wie pan, tam jest nieco. Ojej! Co? Ciotkę zabrali. Ciotkę zabrali. Ratuj ciocię. Ale to pan rady. Pan kazał mnie aresztować. Pan, taki kwadratowy dureń, cymbał. Pan chyba na głowę upadł. Panie prezesie, to chyba jakaś pomyłka. Pani hrabina od lat zaszczyca nasz hotel. Od lat?
od wieków. Kochana cioteczko, ja wszystko ciebie tłumaczę, nie denerwuj się, proszę cioteńko. No dobrze, dobrze. Ale tego pana należałoby wypchać. Odesłać do muzeum. Ładnego sobie znalazłeś teścia. Co panienka robi? Jaśnie pan nie życzy sobie odbiernej sypialni. Dobranoc. Doprawdy, panie hrabio, ja nie wiem, co pan sobie... Antoni, proszę wypakować kufry. Antoni znalazł sobie chyba jakiś skromny pokoik, co? Przeciwnie, pani hrabino. Wielki, olbrzymi, piękny, słoneczny pokój z łazienką na tym samym piętrze, tuż obok pokojów pani hrabiny. Tak jest, wybrałem go sobie umyślnie, żeby być na każde skinienie, na każde zawolanie, jaśnie pani, tuż, tuż pod ręką. Antoni zmieni ten pokój na odpowiedniejszy. O. Zapewne tutaj mają jakieś pokoiki dla służby. Proszę. Dzień dobry. Tak. Dziękuję, do wypełnienia. Hrabia. Tak, kochanie, czy nie zechcesz wystawić pani? Oczywiście. Mój ten, pani dyrektora Szoberowa. Cieszy mnie niezmiernie, że panią poznaję. Co, przyjemność moja. Który blagierzy, więc jedna korzeniu się pan. Właśnie pańska małżonka opowiadała mi o waszym poznaniu się. Ależ kociaku, no takich rzeczy nie opowiada się. O, co? Co pan robi? Co? Ja właściwie chciałam... Co chciałaś, kochanie? Słucham cię, co? Nie, bo ja... Co ja? Mam... Co masz, kochanie, co? Dreszcze. Dreszcze, biedactwo ma dreszcze. To ja przyniosę coś do okrycia, tak? Tak, przynieś coś do napicia. Napicia? Okrycia? Napicia, okrycia, wszystko jedno, tylko idź. Tak, już pójdę, już lecę. Ale ja wrócę, pardon. Zaraz przyjdę, tylko postaram się o wiązankę kwiatów. Dobrze, niech się stara. A jakie kwiaty najbardziej lubi pani hrabina? Kaktusy, panie. Kaktusy. Panie. Pan doktor zgubił coś? No tak, szukam mojej papki. Ja się cieszę, że panią widzę. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z mężem, pani. A gdzie on jest? Przyjdzie za chwilę, to przyjdzie. No świetnie, mąż mój bardzo ucieszy się z poznania pana hrabiego. A niestety, łaskawa pani, to się nie da zrobić, bo mój zięć siedzi obecnie w Londynie. Mylisz się pan? Jak to, wypuścili go? To nie może. Ale wypuścili z Londynu z konferencji. No ale przecież tak jest. Przed chwilą był tutaj i rozmawialiśmy z tobą bardzo mile. Z kim? No z Hrabią. Jestem po prostu zachwycona pańskim wzięciem. Może być pan dumny z niego, panie prezesie. Ja po prostu pęk. A ileż Antoni ma pęk? O, panie prezesie, to drobnostka. U mnie grunt to dobre traktowanie. Tak? A czy Antoni jest żonaty, czy kawaler? Nie wiem. Jak to? No tak, bo to jeszcze nie jest ustalone. To jest pewne, że hrabia zawiadomił policję. To ja wieję na dworzec. Wolnego, bracie. A moja forsa? 500 zł. 30. Już się robi. Paneczko, właściwie moglibyśmy przenocować w Krakowie, a jutro rano pojechalibyśmy dalej. No, to dlaczego, babciu? No, wiesz, ja już jestem nieco znużony i jeść mi się chce. Masz tu tabliczkę czekolady i nie marudź, babciu. Jedziemy bez postoju. Tak. Po nocy tam jechać to ryzyko. Za nowym targiem będziesz pan miał kilka objazdów przez las, bo szosę tam naprawiają. Dobra. Co się należy?
21 złotych. 21. A, racja. Panie prezesie, poproszę pieniądze. Niby dlaczego? Benzyna. 21 zł. A, no tak, no to on. To muszę ja. Zaraz tu jest. 20. 10, 30. Dziękuję. 30. Reszty nie trzeba. Bardzo dziękuję panu. Jak to nie? Chcesz, ale coś podobnego, co 9 zł na piwo, bezczelność, jak Boga kocha. Antoni. Słucham? Czy Antoni ma źle w głowie? Jak 9 zł na piwo? Pan hrabia zawsze tak płaci. Pan hrabia ma bardzo hojną rękę. O, dobrze. To do pan. Dobrze, ale ja nie w cudzej kieszeniu. Bardzo przepraszam, a poza tym radziłbym przenocować w Krakowie. Panusia, słyszysz? Nawet taki Antoni także radzi. Tak. Mamy bardzo kiepską szosę. Nie biorę na siebie absolutnie żadnej odpowiedzialności. W takim razie ja biorę odpowiedzialność na siebie. Jedziemy. Proszę? Proszę? No proszę. Ach, proszę, proszę. Kochana żonusiu, tak jestem zmartwiony. A co takiego się stało? No miałem podpisać umowę z Pudłowiczem i dowiaduję się, że Pudłowicz dziś wyjechał do Krynicy razem z parą młodych. A może by tak razem z tobą kropnąć się za nimi do Krynicy i tam przy spotkaniu niby przypadkiem uda mi się sfinalizować umowę. Bardzo chętnie się przejadę. No, nie mówiłem? No i co teraz będzie? A no, zobaczymy. A widzisz? Aha. Aniu, Haneczko, wstawaj. Przecież dzisiaj wychodzimy za mąż. No Haniu, no Hanuś, no proszę cię, wstawaj no. Przecież za 2 godziny twój ślub. No proszę cię, Haneczko, no bądźesz rozsądna. No wstawaj, śpiośku, wstawaj, wstawaj. Przecież ślub nie może się odbyć w łóżku. Dla mnie w ogóle może się nie odbyć. Wychodzisz za mąż za hrabiego Buratyńskiego. No czegoż ty chcesz więcej? Chcę być szczęśliwą. A, szczęśliwą, szczęśliwą. Prezes. No, przypuśćmy nawet, że jesteś szczęśliwą. No, no i co ci z tego przyszło? Ale jak wyjdziesz za mąż za hrabiego, jak twoje przyjaciółki pękną zazdrości. O, widzisz, to jest prawdziwe szczęście. A przy tym i mnie oddajesz wielką przysługę. Po prostu ratujesz mnie od ruiny. Bo już teraz interes z bankiem Schobera na pewno dojdzie do skutku. Dawaj, wstawaj, dziecino. Hanuś, Hanuś, bo podniosę kolderkę i obleję wodą. Ej, to pogodę. Wiesz, babciu, zupełnie inaczej wyobrażałam sobie mój ślub. Dlaczego taka tajemniczość? Ani zaproszonych gości, ani kościelnej uroczystości nie ma. Nawet zaproszeń nie było. Dziecino, no przecież hrabia specjalnie to zrobił ze względu na swoją rodzinę. Oj. Ale bądź spokojna, Hanusiu. Wiesz, ja się postarałem o to, żeby dzienniki były niedyskretne. Dziś już wszystkie dzienniki trąbią o twoim małżeństwie. Co pan na to, panie Janie? Nic nie rozumiem, tak nagle i w tajemnicy. A zdawałoby się, że naszemu panu nie pilno za rzędkiem. O której hrabia przyjeżdża? Antoni pojechał po niego do Gdyni. No, znając tempo jazdy naszego pana, powinien tu być lada moment. Będzie trzymać, będę! Ja, iść tak! Proszę pana hrabiego, będziemy mogli dopiero niestety ruszyć za jakieś 10 do 15 minut. No, nic nie szkodzi. Nie spieszy mi się. Bardzo ładna. Co pan
pan wyprawia? Nic, przebrałem się, żeby mnie nie poznali. No wie pan, pan jest niezwykły. Ojej! Co? Ciotkę zabrali. Ciotkę zabrali. Ratuj ciocię. Ale to parady. Pan kazał mnie aresztować. Pan, taki kwadratowy dureń, cymbał. Pan chyba na głowę upadł. Panie prezesie, to chyba jakaś pomyłka. Pani hrabina od lat zaszczyca nasz hotel. Od lat? Od wieków? Kochana cioteczko, ja wszystko ci wytłumaczę. Nie denerwuj się, proszę cioteczko. No dobrze, dobrze. Ale tego pana należałoby wypchać. Odesłać do muzeum. Ładnego sobie znalazłeś teścia. Co panienka robi? Jaśnie pan nie życzy sobie oddzielnej sypialni. Dobranoc. To prawda, panie hrabio, ja nie wiem, co pan sobie teraz o mnie pomyśli. No, wolałbym tego nie mówić. A ja wolałbym tego nie słyszeć. Czy mogę prosić o rękę mojej żony? Ja to wiem, czy pan hrabia naprawdę chciałby zostać moim zięciem? Tak jest, z rozkoszą. O, Antoni! Na imię mi Karol. A nie? Lulusia! Lulusia! Jak milutki! Ja od samego początku poszłam do pana w tym parcie. Tak, no ale tymczasem dobranoc. 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 Ja czuję, że my się będziemy strasznie kochali. Szalenie, że dobranoc. 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 Tak jest. Kazałem szoferowi jutro przygotować maszynę i jazda. Dokąd? Podróż poślubną. No przecież jesteśmy już starym małżeństwem od tygodnia. Karolu, ja nie dałabym ni cały świat, ni resztę lat. Jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej tylko. Ty nie szukałem miłości, widziałem. Pewny tego byłem, wiedziałem, wierzyłem, żeś mi przeznaczona, jedyna z miliona, tylko jedyna ty. Co pan na to, panie Janie? Nic nie rozumiem, tak nagle i w tajemnicy. A zdawałoby się, że naszemu panu nie pilno za rzędziem. O której hrabia przyjeżdża? Antoni pojechał po niego do Gdyni. No, znając tempo jazdy naszego pana, powinien tu być lada moment. Będzie trzymać, będę! Ja, już tak! Proszę pana hrabiego, będziemy mogli dopiero niestety ruszyć za jakieś 10 do 15 minut. No, nic nie szkodzi. Nie spieszy mi się. Bardzo ładna. Okolica jest tutaj. No, czyż u nas nie chcesz, dziewczątka, obok Polek to szczeniątka. Rasa, klasa, nogi. Taki filuk, taki filuk, nie ma nic, skaśnie Bóg. To nam przyzna nawet najzawdzięczy wróg. Taki stóp, taki chód, jaki szyk, jaki chód. To nie nogi, to po prostu istny cud. A co do serc? Czy długo trwa, nim do tych dwie? Ktoś wejdzie. Niemki, Dunki, Włoszki, Czeszki zgryziesz łatwo. Jak orzeszki z niemi, zachód mały. Z Polką jest daleko gorzej. Każda z nich to ciężki orzech, harde, twarde skały. Ale jak, wreszcie już powie tak, to ci wtedy, bracie, słów ze szczęścia brak. Siedzi już, wierzaj mi, w duszy twej, twojej krwi, nie odkochasz się do końca swoich dni. Ten cały sejm. A tamte jak? Czy mają wdzięk? Bo mówią Włoszki, mają czarne oczy, a Wiedenki wdzięk uroczy, Czeszki mocne ręce.
tut kochanką jest Hiszpanka, werwę ma Amerykanka. Polka ma najwięcej. Takie coś, takie ech, takie joj, takie niech. Takie słońce w twarzy, w oczach, taki śmiech. Nawet mur, nawet glas, też by zmiękł, też by trzask. Jak uśmiechnie się do ciebie choćby raz. Ta rozmowa będzie długo jeszcze tam trwała? Z okazji moich zaślubin. Serdeczne dzięki. Ale muszę panią rozczarować, czy też pocieszyć, sam nie wiem. Nie żenię się. Słowo honoru, że nie. To jakiś złośliwy żart, albo kaczka dziennikarska. Pierwszym pierwszym muszą być pierwsza klasa. Ależ apartament, słoneczny, jasny, wspaniały. A to dobra. Tylko ten na piątym piętrze mały. We wproszonej kolacji Antoni udziału nie weźmie. A to dlaczego? Dlatego, że Antoni zachoruje. Ale ja jestem zdrów jak rybka. Antoni położy się do łóżka. Ani mi się śni. Człowieku, ja wyprowadzę mnie z równowagi, bo się we mnie wątroba przewraca. To niech pan się kładzie do łóżka. Niewymownie mi przykro, panie dyrektorze. Mój zięć bardzo przeprasza, ale musiał się położyć, jest niezdrów. No, a co mu się stało? Świnka. Nawet duża świnia, tak. Spuchnięty jak cepelin. A, panie, straszna świnia. Ale szczęście.
więc co właściwie mężowi dolega? O, nic strasznego. No po prostu stał w przeciągu i zawiało go. Och, to okropne. Tolku, wyobraź sobie, Tolu pana hrabiego zawiało. No jak to, przecież pan mówił, że to świnka. A, tak, i świnka, i zawiało, bo to jest taka mieszanka, takie świńskie zawianie, takie puchnie. O, musi świnia leżeć. Zięć mój musi leżeć. No ależ pan hrabia właśnie nadchodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakżeż samopoczucie, kochany teściunciu? Przyjemne. Mówiono, że pan był chory, panie hrabio. A tak, byłem chory, ale już choroba dzięki Bogu minęła. A cóż to za lekkomyślność, kochany zięciuniu. A pan doktor zalecił, żeby zięciuniu leżał w łóżeczku, żeby... I że z pęcherzem z lodem na głowie. To lód na świnkę, no nie, co za pomysł. Nie, owszem, najnowszy wynalazek. Opatentowany z mojego teścia. To rzeczy możemy podawać? Czekamy jeszcze na jedną osobę. Na kogo czekamy? A, to mała niespodzianka. Pani krawina będzie uprzejma. Panie prezesie, proszę. A na kogo my jeszcze czekamy? Na hrabinę Boratyńską, ciotkę pana hrabiego. A cóż to za granda? Co, proszę? Cóż to za grandy dam? Chciałem powiedzieć, ta sędziwa ciotka. Panie, o, już dłużej nie wytrzymam.